Cześć, nazywam się Mateusz Paręba i zapraszam Was na minutę ze mną. Ogólnie zaczynałem pogrywać siatkówkę na WF, jak to zawsze bywa w szkole. Później zostałem wyłapany przez trenera Marka Skrobota od trenera drugiej ligi dziewcząt na PWSZ w Tarnowie. On mnie zaprosił właśnie na trening do nich, do dziewczyn i pociągnął mnie dalej, wziął mnie na te różne turnieje młodzieżowe, przygotowawcze. No i od tego czasu zespół z Rzeszowa wziął mnie na treningi do siebie, już pojechałem z nimi na pierwszy obóz. Rzeszów był bardzo fajnym klubem dla mnie, bardzo mi pomagali, wspierali mnie. Było nas dwóch środkowych tylko, więc mogłem się rozwijać. Cały czas miałem szansę grania. Pokazaliśmy to na Mistrzostwach Polski, zajęliśmy wicemistrzostwo Polski, no i uzyskałem nagrodę najlepszego blokującego. Chciałbym na pewno nauczyć się jak najwięcej, no bo tutaj mam bardzo dobrego szkoleniowca, który na pewno mi właśnie czuję to, że mi pomaga cały czas. Dostaję cenne informacje, też Paweł Wojcki i Michał Żurek pomagają mi, co jest mega przydatne dla mnie jako młody zawodnik. No i mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie można zagrać na parkiecie Olsztyna.